Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i coraz więcej osób nas obserwuje. I dzisiaj mam dla Was propozycję skokową. Chciałabym Wam pokazać, jak nauczyć się skutecznie konia prowadzić w parkurze, jak pracować po łuku. I moją propozycją będzie to, że ustawimy szereg, najpierw krzyżak, skok przez drążek, potem krzyżak i po łuku przez 15,5 metra do stacjonatki na lewo i na prawo. Więc zapraszam Was do oglądania. Jak widzicie, ta kombinacja ustawiona jest w taki sposób, że szereg jest właśnie krzyżak, drążek, krzyżak i najpierw rozgrzewaliśmy się po linii prostej. I po linii prostej do następnej przeszkody też było 15,5 metra ustawione. Dlatego niedużego konika Tunisa wychodziło akurat 4 fule takim spokojnym tempem. Tak samo było i na lewo, i na prawo 15,5 metra. Też przejazdy będziecie mieli pokazane, które nie do końca wyszły. Jeśli brakowało przełożenia pomocy i reagowania wewnętrzną łydką, czyli w momencie, kiedy jedziemy z prawego najazdu w prawo i nie będziemy pilnować wewnętrzną łydką, nie będziemy prowadzić konia na zewnętrznej wodzy, niestety, ale koń będzie wpadał tą łopatką i ten najazd na tą przeszkodę w prawo będzie niestety po linii prostej i koniowi po prostu nie będzie pasować. W sezonie letnim głównym moim zadaniem jest przygotowywanie do odznak jeździeckich adeptów jeździectwa, czyli osoby, które chcą podejść do brązowej odznaki czy do srebrnej odznaki. I każdemu jeźdźcowi, który chce podejść do brązowej odznaki, zawsze powtarzam, że szeregi gimnastyczne i kombinacje właśnie tego typu są niezwykle ważne w nauce, w podążaniu za ruchem konia, także i w prowadzeniu konia, zrozumieniu tego przekładania pomocy. Oczywiście na początek zawsze zaczynamy od niższych rzeczy, tak żeby nauczyć się prowadzić konia w tempie, w rytmie, w aktywności. I tak jak wcześniej wspomniałam, ważne jest to, by w momencie, kiedy na przykład jedziemy z lewego najazdu, prostujemy konia i chcemy jechać w lewo tym razem, to chcemy, żeby koń zeskoczył na lewą nogę po drugim krzyżaku. Wtedy ta wewnętrzna lewa łydka staje się wewnętrzną i ją wtedy musimy troszeczkę nacisnąć na strzemię, a prawa łydka musi się cofnąć. I to już w momencie tego drążka, czyli pierwszy krzyżak, przeskakujemy drążek, koń ląduje i wybija się do krzyżaka, wtedy musimy już dać sygnał do tego, żeby koń zeskoczył na lewą nogę i po łuku poruszał się do następnej przeszkody. I tutaj jest niezwykle ważne prowadzenie konia na zewnętrznej wodzy, tak? Czyli tu się kłania właśnie to, że nie ciągniemy za lewą, bo wtedy koń najczęściej się odsadza i to prowadzenie jest bardzo uciążliwe dla konia i dla jeźdźca. A żeby to płynnie szło i żeby koń rozumiał nas poprzez wysyłanie sugestii, tak? Działanie delikatne dosiadem i łydką i wtedy ten koń wyprostowany po łuku pogalopuje do następnej przeszkody. I właśnie w momencie, kiedy koń chce się wybić, czyli czwarta fula się odbywa, musimy przełożyć znów pomocę, żeby koń zeskoczył na prawą nogę. I na tym zadanie polegało. Czyli nie dość, że skupiamy się tutaj na dobrym prowadzeniu, czyli na początku musimy mieć równy kontakt, równe pomoce i koń galopujący na wprost. Potem prowadzimy po łuku, ale w tym czasie też pilnujemy tego, żeby koń zeskoczył na dobre nogi. I to ćwiczenie bardzo mobilizuje ciało i jeźdźca do tego, by rzeczywiście działać szybko i nadążać z ruchem konia. Pamiętajcie, że rozgrzewka jest niezwykle ważna i rozgrzewkę zawsze musimy prowadzić na płasko. Ja rozgrzewam tak, że zawsze leżą na płasko drążki, koń przegalopowuje i na przykład ostatni jest mały krzyżaczek, ale na początku na wprost, żeby koń się rozruszał, rozgalopował, żebyśmy wyczuli właśnie te odległości, żebyśmy poczuli się pewniej i dopiero potem stawiamy krzyżaki lub stacjonaty i jak na wprost jadąc wszystko fajnie wychodzi, zaczynamy zwiększać stopień trudności, tak? Czyli wtedy zaczynamy po łuku. W takich zadaniach, jeśli chodzi o jeźdźców i konie, zawsze zaczynamy od łatwiejszej tak zwanej strony, tak? Czyli tak naprawdę od strony, w której jeździec się lepiej czuje. Nie mówię tu o treningu koni, mówię tu o treningu jeźdźców, tak? I potem wymaganie wzrasta, czyli jeździmy raz tak, raz na lewo, raz na prawo, raz z lewego na lewy, z prawego na prawy, potem trudniej z prawego na lewy i na odwrót, z lewego na prawy. I to ćwiczenie nie dość, że pozwala nam wyrównać nasze działanie ciała, czyli lewej i prawej strony, to pozwala nam skupić się głównie na zadaniu, a nie na takim
czasami można powiedzieć, włożeniu się. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że podoba Wam się moja propozycja treningu skokowego, treningu przygotowującego do brązowej odznaki, przygotowujący do srebrnej odznaki, po prostu przygotowujący do sprawnej, pewnej jazdy w parkurze, czyli tak naprawdę przygotowujący do zawodów, do tego, byśmy poczuli się pewni. Dziękuję, że jesteście, moi drodzy. Ja się w tym momencie żegnam i mam nadzieję, że spotkamy się w Iskrze. Pozdrawiam.